tradycyjnie też powiem, ile auli miałem, bo chyba ze 3-4. 3? Tak, ale ciekawe jest to, że mam tu faktycznie déjà vu, bo z tą instytucją, w której tu jesteście, tylko ten budynek wygląda trochę starzej. Pracowałem, chciałem policzyć ile lat, w 95 roku jest tu Krystian, który dzisiaj buduje pewnie wizerunek 90% startupów najlepszych w Polsce. I faktycznie tam się poznaliśmy i pracowaliśmy razem. I to były czasy, gdzie ja chodziłem jak taki... Jak taki handlowiec, tak? Nie, bo mówiłem tutaj, że mieliśmy technologię sprzedawać. To było później, ja teraz się cofam do 95 roku. I mówiliśmy, że słuchajcie, internet będzie kiedyś bardzo ważny. Róbcie internet z nami. Mieliśmy wtedy agencję interaktywną, reklamową i próbowaliśmy przekonywać wszystkich, że faktycznie ten internet będzie ważny. To nie było takie łatwe i mam dzisiaj déjà vu, dlatego że dzisiaj jest podobnie. Ja po godzinach chodzę i opowiadam, czym się zajmuję. Ponieważ w ciągu dnia robię zupełnie inne rzeczy, ale o tym dzisiaj oczywiście nie będę Wam opowiadał. Poprzednie moje prezentacje na auli były o Infinity głównie, a teraz powiem o tym, co zaprząta mi moje serce i pasję w godzinach wieczornych i późnonocnych. I to jest coś, wydaje mi się, zupełnie innego. Ale tak jak już wspomniałem, dlatego głównie, że mam to déjà vu. To znaczy, to jest coś, co przypomina mi moje początki. Coś zupełnie nowego, jak kiedyś komputery, które pewnie wielu z Was miało okazję zaliczyć w latach pewnie 80. Dzisiaj widzę, że dzieje się coś zupełnie podobnego. I to, co dzisiaj chcę Wam powiedzieć, to zupełnie coś innego niż koledzy wcześniej mówili, bo podejrzewałem, że z aspektów technologicznych pewnie się wyspowiadają konkretnie, więc ja tu wiele nie będę miał do dodania. Więc ja chcę dzisiaj Wam włożyć VR w znacznie szerszy kontekst. Z niektórymi osobami rozmawiam często o tym. Są tu też osoby, które się ze mnie śmieją, bo przy wielu dyskusjach na temat aspektów socjologicznych czy międzyludzkich używam argumentu, że robimy tak dlatego, że 2 miliony lat temu się genetycznie ewoluowaliśmy i dzisiaj wiele aspektów, które się dzieją, wynika z tego. Ja tu trochę żartuję, ale prawda jest taka, że faktycznie tak jest. To znaczy, wszystko, co dzisiaj się dzieje, musi mieć ten kontekst przeszłości. I dlatego o wirtualnej rzeczywistości opowiem Wam z tej perspektywy. Ona się nie zaczęła wczoraj czy przedwczoraj. To jest coś, co jest pewnym kontinuum, które trwało od bardzo, bardzo dawna. Myślę, że nawet sięgniemy trochę dalej, niż można sobie wyobrazić, bo ten rysunek cofa nas zaledwie kilkaset lat do momentu powstania druku, bo jak sobie analizujemy generalnie to, co robimy jako ludzie, czyli to, że opowiadamy historię, to zawsze używa się jakiejś metryki. Ja myślę, że najciekawszą metryką jest to, ile tej wiedzy czy tej historii tworzymy w danej epoce. I ja sobie wziąłem taki jeden element, który nas odróżnia, mówiąc kolokwialnie, od małp. Czyli to, że zaczęliśmy sobie opowiadać historię. Te historie oczywiście opowiadamy sobie trochę dalej niż te kilkaset tysięcy, ale jeżeli ktoś czytał na przykład Sapiens, A Brief History of Humankind, jeżeli nie, to polecam. Tamten wątek jest fantastycznie rozwinięty. To, że my tak naprawdę różnimy się od małp tylko tym, że opowiadamy historię, a tak naprawdę je zmyślamy, czyli wymyślamy sobie mity. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie i odsyłam do pogłębienia, bo jest naprawdę fantastyczne. To, że wszystko, co nas otacza dzisiaj, cała cywilizacja jest oparta na micie. To, że tu jesteście, to, że współtworzymy jakieś państwo, to, że współtworzymy firmę, to, że używamy jakiejś waluty, to jest wszystko tylko dlatego, że się tak umówiliśmy. W gruncie rzeczy, jak się przyjrzymy dokładniej, to nic tam więcej nie ma, poza tym, że tak sobie ustaliliśmy. I patrząc na to, jak sobie tę historię opowiadaliśmy, no to setki tysięcy lat temu oczywiście z ust do ucha i tak dalej, w bardzo małym otoczeniu. Pewnie w małej wiosce. W kolejnych etapach zaczęliśmy bas grać po ścianach, żeby te historie gdzieś tam przekazywać. Potrzebowaliśmy nowych pól wyrażania się i ekspresji. Później zaczęliśmy ryć w jakichś pewnie płytkach glinianych, skalnych, aż doszliśmy do pergaminu. I oczywiście wszystko zmienił Gutenberg kilkaset lat temu, kiedy wymyślił coś, co pozwalało jeszcze szybciej duplikować te nasze historie, zmieniając bardzo szybko świat, bo w zaledwie, kilkudziesięciu lat
od zera do tysiąca pierwszych klubów drukarskich, bo tak to się nazywało, minęło kilkadziesiąt lat, co jak na tamten okres było wielkim osiągnięciem. Kolejny wielki taki milestone czy krok to według mnie było radio, bo ono znowu dołożyło kolejną możliwość do opowiadania tej historii już trochę bardziej emocjonalnie niż wcześniejsze źródła. No i toż za chwilę musieliśmy sobie kilkadziesiąt lat temu dodać jeszcze jeden wymiar do opowiadania tych historii. I to oczywiście była telewizja, która znowu zmieniła to, jak dzisiaj robimy wiele rzeczy w skali masowej. I mamy jeszcze kolejny etap. Oczywiście powinienem tu powiedzieć, że były komputery. Ale według mnie sam wynalazek komputerów jakoś dramatycznie nie zmienił tego, jak funkcjonuje tak zwany mainstream, czyli to główne źródło. Dopiero pojawienie się smartfonów spowodowało, że komputery połączone z internetem jako takie combo faktycznie zaczęły zmieniać wszystko. I to widać dzisiaj. No i pytanie, co jest następnym taką zmianą paradygmatu? Ja oczywiście obstawiam zgodnie z tematem tej, chciałem powiedzieć, konferencji. Aula, to co to jest? Nieoficjalnie. To jest na takim spotkaniu nieoficjalnym, więc to jest VR oczywiście, czyli pierwszy raz idąc znowu tym tokiem myślenia, opowiadaniu historii czy mitów, pierwszy raz mamy do czynienia z medium, które już nie opowiada do nas z zewnątrz, tak jak książka komunikuje się przez jakąś stronę, na którą patrzymy z zewnątrz, jak telewizor, w który musimy się gapić, w który też nikt wcześniej nie wierzył, że się zaadoptuje, bo nikt sobie w tamtych czasach kilkadziesiąt lat temu nie mógł wyobrazić, że ludzie przyjdą z pracy co i będą tak w rodzinie siedzieć i patrzeć na jakieś okienko. Bzdura, to nie zadziała. Więc pierwszy raz mamy medium, które nie mówi z zewnątrz, tylko nas wsadza w historię. I to jest zmiana absolutnie wszystkiego. Dlatego niektórzy mówią, że to już jest taki ultimate technology, czyli wszystko, co możemy w tym temacie wymyśleć, to zacząć faktycznie kreować tą rzeczywistość, którą ludzi wsadzamy i pozwalamy im poczuć to wszystkimi absolutnie zmysłami. Co jest ciekawe, że dzisiaj oczywiście jest to bardzo prymitywne, ale możecie pewnie zobaczyć w internecie filmiki, gdzie ktoś tylko przez sam wzrok i słuch jest w stanie wyrżnąć orła. Teraz chodzi o taki filmik gdzieś na prezentację Oculusa i taczów facet, który się wspina w The Climb i nurkuje do przodu, tak, w ekspozycję. To jest śmieszne, ale faktycznie tak mało bodźców powoduje to, że ludzie tracą poczucie rzeczywistości. To dla niektórych jest wada. I mówią, nie, VR to nie, bo tam wymiotuje czy coś takiego. Ale w większości przypadków to wynika też z tego, że te doznania są tak absolutnie rzeczywiste, że trudno się powstrzymać. Swoją drogą, kto z Was już się bawił VR, ale rozumianym nie jako mobile, czyli smartfon i cardboard, ale któryś z tych bardziej zaawansowanych headsetów? Ile osób? No tak. Ciekawe dlaczego. Na konferencji o VR. Więc... A gdybym zapytał na przykład, czy są jacyś sceptycy, ktoś, kto to absolutnie tu uważa, że chrzanimy i ta branża nie ma szans. Szkoda, bo chciałem, żeby ten ktoś wyartykułował swoje argumenty, a mógłbym z nim polemizować w trakcie prezentacji. Dzisiaj rynek, oczywiście, tak jak mówiłem, jest ekstremalnie prymitywny. Podejrzewam, że jeden z argumentów, gdyby ktoś chciał się tu pokłócić, bo takie pytania zadaję czasami na moich wystąpieniach. Argument jest taki, że to nie zadziała, bo jest wielkie, nikt nie będzie żadnych gogli zakładał, ani nie będzie chodził. Oczywiście, że dzisiaj tak to wygląda, ale za chwilę Wam pokażę, jak wyglądały inne technologie, kiedy je raczkowały. Więc dzisiaj na tym rynku są te takie niewygodne gogle. Ja sobie gdzieś tam na potrzeby tej prezentacji podzieliłem je na trzy kategorie. Z Waszej lewej jest mobile, czyli wirtualna rzeczywistość napędzana czymś tam wsadzanym do środka, czyli smartfonem, gdzie cały ten wirtualny świat jest generowany przez dosyć ograniczoną jednostkę obliczeniową. Z drugiej strony macie wielki PC i moc, która jest faktycznie potrzebna do generowania bardzo imersyjnych doświadczeń. I Oculus, czy HTC Vive, czy za chwilę te urządzenia, które Microsoft zapowiedział z partnerami. I po środku jest coś, co wydaje mi się, że w najbliższych 3 latach będzie dosyć mocno podbijało rynek. To jest urządzenie do wirtualnej rzeczywistości takiej samodzielnej, gdzie nic nie trzeba podłączać, tylko sobie po prostu wkładamy to na głowę i
i się tym bawimy. Tu jest akurat Sulon. Paweł Sulon jest na rynku? Już jest chyba sprzedawany, nie? Nie? No w każdym razie Oculus kilka tygodni na konferencji też pokazał prototyp takiego device'a, którego nie trzeba będzie do niczego podłączać. To oczywiście nadal nie jest skala do tego, żeby sobie z tym biegać po ulicy, aczkolwiek są gdzieś tam zdjęcia ludzi, którzy się pojawiają w Gear VR na przykład na ulicy. Dosyć ekscentryczni. Chwilę temu się pojawił też taki mało przenośny headset do PlayStation. Ja go sobie odnotowałem, bo to będzie dosyć istotny krok milowy na całej tej ścieżce do VR-u. Dlatego, że tu mamy potencjalnie kilkadziesiąt milionów użytkowników, którzy mogą to kupić dosyć szybko. I to widać. To znaczy ja na swoim feedzie facebookowym widzę ludzi, których wcześniej zupełnie VR nie interesował, zaczynają zadawać pytania, co to jest, czy mam to kupić i w efekcie idą kupić, bo to jest wydatek poniżej 2000 zł, więc mogą sobie na to pozwolić. PlayStation przewiduje, że sprzeda tego w najbliższych miesiącach do pół roku nawet 8 milionów sztuk. Zobaczymy, czy im się to uda. Jest to praktycznie możliwe. Porównując z konkurencją, dzisiaj to jest dosyć duża przepaść, bo Oculus to jest pewnie około miliona, HTC Vive kilkaset tysięcy. Jedynie Gear VR, który może podskoczyć z tego względu, że w większości przypadków był dodawany za darmo do zestawu z telefonem, więc tam jest pewnie z 2 miliony do końca roku tych urządzeń, więc tu PlayStation będzie na pewno wiodące. Więc patrząc na wielkość tych urządzeń, są duże, więc pytanie, jak myślicie, kiedy się na tyle zminiaturyzują, że będą wyglądać tak jak to coś? Ile to jest? I ty, Artur? Przecież to już jest na rynku. To są chińskie gogle. Chińskie gogle. I one działają, słuchajcie. Ja tego nie widziałem, ale dziennikarze są zadziwieni. To działa. One się nazywają Glodlo. Nie pytajcie mnie dlaczego. Głupia nazwa, ale faktycznie to już jest dzisiaj. Znaczy, to pojawiają się takie urządzenia, które przewidywaliśmy, że to będzie gdzieś za parę lat. Oczywiście pewnie tam więcej jest w tym marketingu niż prawdy, no ale jest jakieś urządzenie, które nosi te znamiona. Gdybyście chcieli zastanowić, dlaczego to nie teraz, bo te urządzenia są duże, to przypomnijcie sobie, jak wyglądały te urządzenia. To są 60. lata. Jeden z pierwszych komputerów, bodajże na MIT, gdzie grupa hakerów przysiadała sobie do tego urządzenia i się zastanawiała, czy coś można z tym zrobić. Ale hakerów rozumianych, nie tych, co dzisiaj gdzieś tam się włamują, tylko takich hakerów prawdziwych, czyli ludzi, którzy próbują, zastanawiają się, co można z czegoś zrobić, co się teoretycznie do tego nie nadaje. Zresztą niewiele później któryś prezes dużej firmy IT powiedział, że kiedy pokazano mu komputer domowy jako koncept, powiedział, że nie wyobraża sobie ani jednego przypadku, dlaczego ktokolwiek mógłby chcieć w domu mieć komputer, do czegokolwiek, bo kalkulatory są wystarczające. I to jest problem każdej nowej technologii, że to nie jest kwestia, że my nie możemy sobie wyobrazić, jak ona będzie wyglądać, czy będzie duża, czy mała, bo to się zawsze da gdzieś tam przewidzieć. Ale wyobraźcie sobie, że w tamtym czasie widzicie ten komputer, stoicie przed nim i ktoś wam każe sobie wyobrazić coś takiego, że za kilka lat, czy kilkadziesiąt lat te komputery będą tej wielkości. Jeżeli nawet byście sobie wyobrazili, że będą małe, bo każdy może powiedzieć, że headset będzie w przyszłości mały. Jak mały, oczywiście może być soczewką. Ale nie wyobrażycie sobie jednego, nie wyobrażycie sobie zastosowania i tak zwanych use case'ów, bo to one tworzą ten popyt czy potrzebę, dlaczego ludzie czegoś używają. I to jest absolutnie nie do zrobienia. Znaczy te potrzeby rodzą się same. One czasami się rodzą, bo sprzęt pozwala coś robić, albo czasami najpierw powstaje potrzeba i później wymyślamy do tego sprzęt. Oczywiście dobrze, jak jest w tej kolejności, ale to jest największy problem do tego, żeby sobie wyobrazić, czy będzie VR na przykład za 5 lat. A w 5 lat, one czy 7 lat, tak jak tu napisałem, bo to oczywiście jest pewien zakład z rzeczywistością i można się kłócić, ale według mnie i nie tylko mnie, VR dokładnie pokona taką samą drogę w ciągu tych 5-7 lat, jak pokonały komputery od 60 lat do dzisiaj, więc to idzie coraz szybciej. Dlaczego idzie szybciej? Dlatego, że wszystko, co jest związane z komputerami, podlega temu w zasadzie wzrostu wykładniczego, czyli nie liniowe rozpędzanie się, a dublowanie tych możliwości. Już nie będę wspominał o murze, którego niektórzy kwestionują dzisiaj, ale prawda jest taka, że ten sprzęt się miniaturyzuje i
wraz z jego miniaturyzacją rosną jego możliwości. Pewnie sami widzicie, ja dzisiaj, kiedy kończyłem prezentację, to sobie pokopiowałem tytuły z dzisiaj, z wczoraj, z mediów. Wyobraźcie sobie, siedzicie 5 lat temu i czytacie takie newsy. No przecież to jest science fiction, tak? Jeżeli z daleka nie widzicie, szef Netflixa przewiduje, że przyszłość rozrywki to jest coś takiego jak Matrix, halucynogeny. Więc inne rzeczy, szef NASA zapowiedział, że tworzy chipy, które działają na tej samej biologicznej zasadzie jak mózg. To się też dzieje, on już to komercjalizuje. Tak samo sieci neuronowe, które w zasadzie widać dzisiaj, odciskają swoje pierwsze piętno w zasadzie chyba w każdej branży, jaka tylko istnieje. Uber dowiózł 50 tysięcy beczek z piwem, tak? Czy tam butelek, nie wiem, autonomicznymi ciężarówkami. To się już wydarzyło. Znowu 2-3 lata temu, gdybyśmy to pokazywali jako jakaś predykcja, wyglądałoby to absolutnie irracjonalnie. Macice sztuczne, widzieliście chyba wczoraj czy przedwczoraj wiadomość? Duży progres w tym. Coś, co też było szokujące. My tu w tym miejscu na świecie zastanawiamy się in vitro, inne sprawy. Wyobraźcie sobie teraz dylemat w kwestii rodzenia się dzieci z takich sztucznych macic. No więc to się dzieje, powtarzam. To nie są fragmenty science fiction. Tego jest bardzo dużo. Ja to pokazuję tylko w jednym celu, żebyście sobie zadali pytanie, dlaczego tak się dzieje, że tego jest coraz więcej. To nie jest dlatego, że jest internet czy inne rzeczy. Tylko dlatego, że to wszystko przyspiesza i z każdym kolejnym etapem jest coraz szybciej. Wzrost liniowy każdy zna. W wykładniczym wzroście wygląda to mniej więcej w ten sposób, co nie oznacza, że wcześniej, chyba mam blaser tutaj, że wcześniej się nic tu nie działo. Absolutnie nie. Każdy fragment, który tego wykresu weźmiemy, wygląda dokładnie tak samo. Tylko, że w pewnym momencie po przekroczeniu tej masy krytycznej następuje eksplozja. I dokładnie to samo jest w technologiach. Ja używam takiej fajnej analogii, aczkolwiek nie jestem przekonany, czy to jest prawda. Wynalazca szachów, który Chińczykom sprzedawał te szachy za ryż, umówił się, załóżmy, nie wiem jak dokładnie, ale że jest to co tydzień podwajamy ilość ryżu na danym polu. Na pierwszym jest oczywiście jeden, później są dwa, cztery, osiem i tak dalej. Nic ciekawego i dlatego ten król chiński się zgodził na taką zapłatę. I zorientował się, że zaliczył wtopę dopiero przy połowie tej szachownicy. A dlaczego to? Mam tu taką ilustrację. Co się dzieje w drugiej połowie szachownicy? Na początku to są jakieś żartobliwe ilości, typu tam naparstek, kilogram. W trzecim macie worek mniej więcej. Kolejny to już jest tir. I magia się zaczyna od drugiej połowy, czyli tysiące kontenerów po 20 ton. Następne to są 100 miliony ton, roczna produkcja Chin bodajże. Kolejny to już nie ma tyle ryżu na świecie, a w ostatnim nigdy tyle ryżu nie rozsiało na ziemi. Więc dokładnie może się na to popatrzeć jak na analogię tego, co się dzieje w branży IT. Generalnie, choć za chwilę pokażę, że nie tylko w branży IT, bo to prawo wykładniczego wzrostu jest prawdopodobnie najbardziej naturalnym prawem, jakie tylko może istnieć w całej ewolucji wszechświata jako takiego. I my dzisiaj, jeszcze cofnę się na chwilę, my dzisiaj jesteśmy właśnie na początku drugiej połowy tej szachownicy. I dlatego ta ilość wiadomości, którą będziecie dostawać, tych rewolucji, będzie przytłaczająca. Słuchajcie, w najbliższych 3 latach prawdopodobnie zobaczymy najwięcej przełomowych technologii nie w ostatnich latach, tylko w ogóle kiedykolwiek się pojawiły na Ziemi. I to się wydaje tylko 3 lata. Dlatego, że my myślimy liniowo. Znaczy nasz mózg tak działa. Znaczy nam się wydaje, że to, co było 3 lata temu, to aproksymujemy sobie do przodu, że to też będą 3 lata, więc za 3 lata co będzie? No niewiele się zmieniło, nie? Więc będzie to samo, nie? A to nie jest prawda absolutnie. I patrząc na komputery, to jest taki rysunek, który lubię z Andreja Kurzweila. Kolejna książka, którą polecę, to też dokładnie jego, opisująca o tym, co się dzieje przynajmniej tuż przed tym momentem tego tak zwanego singularity, czyli kiedy komputery osiągną taką wydajność i ta innowacja będzie tak gęsta, że osiąga tempo nieskończoności. On używa takiego prostego wykresu, który pokazuje wydajność komputera za $1000, kiedy zbliży się do
mniej więcej wydajności mózgu. I to nastąpi za dosyć niewiele lat, bo gdzieś koło 2030 roku. Dzisiaj jesteśmy gdzieś tam pewnie między insektem a myszą, jeżeli chodzi o ilość tych neuronów połączonych. Cała magia zaczyna się od 10 do 15, czyli to są petaflopy chyba, tak? Przeliczane. Poprawcie mi, jak się mylę. To też jest zdjęcie, dzisiaj zrobiłem z tej samej książki, bo ona pokazuje pewien cykl. I VR jest właśnie elementem tego całego cyklu. Ta sztuczna inteligencja, VR, wirtualne światy, one wszystkie się zbiegają w jedną całość. To więc nie można patrzeć tego jako gdzieś tam rozłączacza. Więc w pierwszej epoce, na początku, kiedy powstał wszechświat, kodował informacje w postaci atomów, podstawowych budulców wszechświata. Później atomy musiały się połączyć w molekuły, tak powstała biologia. Biologia znowu musiała wymyśleć sobie kolejny etap ewolucji i tak powstały sieci neuronowe, czyli powstał mózg de facto. Dzisiaj mózg też widać ewolucyjny, dochodzi gdzieś do pewnej granicy i potrzebujemy następny krok i powstaje technologia, czyli sztuczne sieci neuronowe. Za chwilę komputery na tyle wydajne, że będą w stanie symulować ludzki mózg. I tak dalej. Pojawi się w pewnym momencie potrzeba pójścia krok dalej. Wejdziemy w wirtualną rzeczywistość. To rozumiano nie tak jak dzisiaj z perspektywy headsetów, tylko taką prawdziwą wirtualną rzeczywistość. Gdzieś tam też się pojawia efekt tej tranzycji przejścia człowieka do czytania świadomości, do komputerów. Widzieliście filmy science fiction, na przykład dzisiaj z punktu widzenia teoretycznego wiemy, że być może jest to już możliwe. Jeżeli chodzi o sam VR, to ja sobie tak na potrzeby moje prywatne podzieliłem to na 6 etapów. Pierwszy to była ta idea, która powstała w 50 roku. Znaczy pierwsze zmianki o VR-ze są na 30 lat, ale załóżmy, że to jest ten moment. Dzisiaj mamy między 2013 a 16 rokiem, to jest etap headsetów, czyli tych wielkich, brzydkich urządzeń. W kolejnym czasie najbliższym, przewidując, to będzie kwestia software'u, czyli kontentu. W tej chwili jesteśmy w momencie, w którym sprzęt nie jest ważny dla rozwoju tej branży. W tej chwili najważniejsze jest tworzenie treści, co oczywiście rodzi ogromną pustynię potrzeb i możliwości, które mogą mieć wszyscy. Ja nie jestem przekonany, czy robienie hardware'u dzisiaj z takiego miejsca jak Polska jest ok, chociażby przez to, że pozyskiwanie pieniędzy na to jest praktycznie niemożliwe. Ale jeżeli chodzi o content, to znowu, to są czasy jak komputerów w latach 80., gdzie wystarczyło usiąść w weekend, zakodować przysłowiową apkę i zacząć tworzyć jakieś standardy branżowe. To samo się powtórzyło przy mobilu w 2007 roku i później. To samo się dzieje już w tej chwili. Software, jeszcze raz software. Ktoś powiedział, że edukacja być może nie jest najlepszym kierunkiem. Jest w błędzie, dlatego że edukacja jest najbardziej subsydiowanym w tej chwili kierunkiem w zastosowaniach VR. Włącznie z tym, że Oculus i inne firmy w tej chwili robią docelowe fundusze tylko po to, żeby sponsorować ciekawe aplikacje czy zastosowania w dziedzinie edukacji. Edukacja to jest wszystko, od siedzenia w domu przez szpital po zbrojeniowe kwestie, w sensie szkolenie żołnierzy. Następny krok, który gdzieś tam sobie rzuciłem w dacie, która w moim mózgu mniej więcej mi pasuje, to jest miniaturyzacja tego, czyli te małe gogle, które widzieliście, czyli na poziomie okularów o komforcie noszenia jak słoneczne Ray-Bany, to jest pewnie właśnie koło 20 roku, niedaleko. Magia się zaczyna dopiero w tym następnym kroku i tutaj znowu musiałbym odesłać do paru książek, między innymi tego Raya Kurzweila, który jest pierwszym takim, który zarysował świat, który będzie istniał w momencie, kiedy pojawi się nanotechnologia, taka faktycznie w skali masowej, samoreplikujące się boty chociażby. I tu oczywiście jest polemika, czy najpierw będzie nanotechnologia, czy najpierw AI powstaje, dlatego że to te dwa punkty są bardzo ściśle ze sobą związane i one będą miały kluczowy wpływ. Nanotechnologia dlatego, że tu już nie mówimy o żadnym urządzeniu, które czepiamy sobie do mózgu, tylko o czymś dalej. Znaczy, jeżeli AI pozwoli przyspieszyć pracę nanotechnologią, czyli super małymi robotami, zwanymi nanorobotami, to będziemy w stanie ich spokojnie wyreplikować w naszym organizmie tyle, że przyłączą nam się do neuronów i będziemy w stanie na bieżąco po pierwsze skanować pracę mózgu, co znowu powinno przyspieszyć powstawanie AI, czy zrozumienie, jak działa mózg. A po drugie, albo patrząc z drugiej strony, pozwoli bezprzewodowo wysyłać te impulsy w drugą stronę, czyli symulować dokładnie wszystkie zmysły, jakie
posiadacie. I to jest ta w pełni imersyjna wirtualna rzeczywistość. To oczywiście jest czysta spekulacja. To, czy to jest 25 czy 50, nie ma znaczenia jakby z perspektywy tego rysunku, bo to też, tak jak Artur mówił w swojej prezentacji, to może pójść w zupełnie innym kierunku. Ale gdzieś tam ja, operując tą wiedzą, którą posiadam, byłbym w stanie się dzisiaj zakładać o to. Nie o datę oczywiście, ale o to, że taki kierunek to przyjmie. Kto ogląda Black Mirror? No, słaba średnia jak na taką konferencję. Jak się nazywał ten odcinek? San Junipero. Więc genialny absolutnie uważam. I on pokazuje ten moment, który jest tuż, nie będę spoilerował w takim razie, bo mało osób oglądało, ale tak mniej więcej zarysowując ten obrazek, to jest świat, w którym żyją sobie ludzie, wirtualna rzeczywistość po prostu, obsługiwana przez, znaczy oni tam żyją właśnie w tych serwerkach. To oczywiście to jest skażone tym naszym, nie pamiętam jak się nazywa ten proces, ale takim właśnie poznawczym, że nie potrafimy sobie wyobrazić tego, czego nie znamy. To oczywiście nie będą takie serwery pewnie. To będą, jak ktoś ładnie policzył, jeden kamień ważący 5 kg ma wydajność obliczeniową i pojemność zapisywania pamięci na poziomie femtoskali, taką, że to są jakieś tryliony razy tyle, co wygenerowaliśmy do tej pory. Więc możecie sobie wyobrazić, że z tej perspektywy w zasadzie kamień będzie tym miejscem, gdzie otworzymy sobie równoległy wszechświat, w którym będziemy funkcjonować w przyszłości, gdzie downloadujemy swoją świadomość. Zrozumiem śmiech, ale założymy się? Za 50 lat? Musimy jeszcze dodać kwestię przedłużania życia, która w tej chwili też wystartowała, nie? Więc mamy szansę dociągnąć, żeby się przekonać. Nie? I to jest moim zdaniem motto, które kończy tą prezentację i to, co robię po godzinach, które za chwilę zamknę w jakiś biznes, mam nadzieję, będzie miało takie motto, czyli naszym głównym celem cywilizacyjnym nie jest kosmos, czyli ten outer space, tylko dokładnie odwrotny kierunek, czyli naszym celem jest gęstość, czyli my pójdziemy, otworzymy sobie te nowe wszechświaty, które zasiedlimy kiedyś jako cywilizacja. Ciekawe jest to, że to być może odpowiada, to nie jest moja teoria, słuchajcie, w tej chwili naprawdę wiele tęgich głów się nad tym zmużdża, to odpowiada na największy problem zrozumienia, dlaczego nie widać cywilizacji w kosmosie. Mimo tak ogromnej różnorodności, ilości setek miliardów gwiazd w każdej galaktyce i kolejnych setek miliardów i więcej galaktyk. Dlatego, że każda cywilizacja w pewnym poziomie rozwoju zaczyna się właśnie kurczyć, znika z pola widzenia. Zostają te kamienie, które gdzieś tam zarysowałem. Dziękuję bardzo. Ale się wysuszyłem.